Cześć, siłanko, witajcie, z tej strony Kapiszon i nie ma ze mną Warniszana, bo to są testy modów, a nie seria Polskie Chłopy. Testy modów miał odbyć się we wtorek live'ik z testów modów, ale jak widzicie, z czego tu robić live'a? Mamy sobie... mamy sobie złom, mamy kultywator, mamy zgrobiorkę, mamy dwa ciągniki, także live 10 minut i w sumie tyle, bo jest mało do testowania, a mówię, a odcinek, czemu by nie? No odcinek w sam raz. Mamy ludziska 4 modyfikacji z modhuba, no bo to raczej by nawet nie przeszło przez nawet Shermoc. Także mamy sobie dwa ciągniczki z modhuba polskie, mamy sobie kolejną zgrabiarkę, kolejny kultywatorę. Zacznijmy sobie od tego złomka może tak naprawdę. Polska rejestracja, Volkswagen, busik. Podobny mi jeździłem sobie ostatnio, Pomper 112. Kurde, zobaczcie, aby to był policyjny, byłoby normalnie pięknie. Ale co my mamy? 80 koni, 80 km na godzinę zasuwa, nie wiadomo ile koni nawet. No niestety, za dużo informacji nie ma, 7,5 tysiąca, możemy sobie normalnie wejść do niego tak o. I tak o. I tak o. No także co, w sumie przejedźmy się nim, zobaczymy tak naprawdę co w trawie piszczy. Środek, kurde, jak już siądziemy do środka, nawet fajny, szczerze mówiąc, tutaj pod policyjka troszkę jest zrobiony, ale no niestety ze mną coś nie wyszło, także na cholerę coś takiego wychodzi, nie wiem. To praktycznie nawet dźwięków nie ma. Także, kurde, no lipa, nie wiem w ogóle po co coś takiego nawet wychodzi na światło dzienne. Światła ma, nie no, w sensie ze mną zrobić, kurde, opony, żeby jakieś miał. Nawet taką policyjkę, no bo wewnątrz jest nawet spoko. No ale zewnątrz to już niestety jest klops. Nie wiem ile ten odcinek jeszcze będzie trwał, jedziemy sobie tam jeszcze ciągnikami w pole i w łąkę z grabiarką i zobaczymy autorów, szczerze mówiąc nie pamiętam. Od zgrabiarki jest na pewno Pushcap. Pushcap tutaj zapowiedział na swoim fanpage'u, że beczka do Gnojowicy też już za może 2-3 tygodnie pojawi się na modhubie. Mamy również oprócz tego, kurde, zmieszczę się tu. Mamy oprócz tego dwa ciągniczki. Jeden jest na pewno od Speedy'ego, to łatwo zapamiętałem, bo ja pracuję sobie w takiej firmie. Dobra, hej, siup. Dobra, tak to wygląda, także możecie sami skomentować. Także mamy zgrobiorkę, mamy kultywatorek. Jeżeli chodzi o kultywatorek, na modhubie jest dostępny oczywiście lizardzik. Wejdziemy sobie tutaj, kultywator 2,2 metra. 70 koni zapotrzebowania, 15 na godzinę możemy z nim sobie działać. Ustawienia ku jedynki albo dwójki, mała różnica, kolory podstawowe, także kolory praktycznie takie różne cienie czerwonego. Kurde, 70 koni zapotrzebowania. Sorki za Messengera. Dobra, mamy sobie far, jeżeli chodzi o zgrabiarkę, 37 koni zapotrzebowania, dodatkowe wzmocnienie ośki. Osłonki do wyboru i mamy sobie różne tutaj kolory, także możemy sobie powybierać kolorowa zgrabiareczka. Why not? Dobra, także co, wjedźmy sobie może najpierw tą zgrabiarką i jeżeli chodzi o 30 na modhubie, jednego dnia 16, 14, 30 wyszła na modhubie. Wow. Jeżeli chodzi o tą 30, 37 koni, spoko. Marka, opony polowe, opony szosowe. Zobaczcie, tutaj jest wszystko tak ładnie napisane, troszkę inaczej, nie? I to na modhubie, także naprawdę spoko, że to wszystko przeszło. Ustawienia kół, obciążniki małe, duże, oba obciążniki kół, pierdu. Kratka, stara, nowa. Bez różnicy. Przednio obciążniczek, tak lub nie, chlapacze. Błotniczki, naklejeczki srebrne, czarne, brak, kabina, koja, zamość lub nie. No i co? Mamy tak naprawdę rejestrację, jeszcze tablicę rejestracyjną, kolor maski oraz błotników, kolor korpusu, kolor kratki przedniej, serio. Także no tutaj kolorów mamy. Czy mamy Simple IC? Czy coś tutaj mamy? Czy mamy jakieś X-y? Czy coś widzimy? No raczej nie. Bardzo tutaj nie ma. Może byśmy kabinę założyli, to może by i coś było. A czy mamy do 16-14? Nie, widzę, że też żadnych X-ów tutaj nie mamy niestety.
Także szkoda. Jeżeli chodzi o 16-14, no tutaj konfiguracji już jest znacznie, znacznie więcej. Przedni obciążnik. 3-punktowe, przedni obciążnik, bam. Konfiguracja silnika, no tutaj mamy różną, mamy szybką skrzynię biegów, markę Q, Lizardy i tak dalej, i tak dalej. Mitaski, cuda różne, Nividii, Wedersteiny. Ustawienia koło obciążniki, opon, szeroki rozstaw z obciążnikami, standardowy. Naklejki na masy, typ pierwszy, typ drugi, czwarty, piąty, co za typ lub brak. Błotniki, standardowe, szerokie, plastikowe, poszerzenia, standardowe, bam. Błotniki przód, typ pierwszy, typ drugi, krótkie, coś tam, a, typ, pardon, chrapacze, krótkie, fabryczne, długie, dziadowskie. Dziadowskie, co za nazwa? Dziadowskie 2 lub brak. Osłona turbo sprężarki. Tak lub nie. Przednie światło. Jesus, ile tego jest? Kurwa, panie Stasiu. Konfiguracja dachu. Jocie krońca. Wydech. Typ drugi, typ pierwszy. Kierownica. Typ drugi, typ trzeci, typ czwarty. Ale typów. No i kolor kabiny, kolorów. Silnika, obciążników, blach, no naprawdę wszystkiego i tablica rejestracyjna, także troszkę inną tego mamy. Zasiadamy do 30. Damy sobie dźwięki głośniej, bo warto na takie testy, bo nie wiadomo kiedy będą kolejne takich maszyn. Światła działają, czytałko działa. I 30, ludziska, 30 na Motwabie. Jeżeli chodzi o log, warning, policja. Policja na czerwono, że tutaj mamy sobie tego Volkswagena, a tak, no to jest. Jest ok. Dobra, lecimy sobie tutaj, ludziska. Kurde, to zdrowia reszta troszkę jest większa, ale myślę, że na spokojnie lecimy sobie tutaj na łączkę. No i sobie testujemy sobie, ale większość, no, znaczy na 4 modziki z ModHub'a, także myślę, że na spokojnie teraz ino czekać na jakieś kolejne mapki. Widziałem, że tam jakaś wola brudnowska wyszła, także ją sobie nagramy na sobotę. Prawdopodobnie w sobotę powinna wyjść, mamy sobie dzisiaj środę, inaczej troszkę później, bo ja sam to... Dobra, lecimy. Tam chłopaki gadałem, bo w sumie mam normalnie robotkę, dzisiaj zapierdziel, mieliśmy z rana, ale powoli sytuacja się ogarnęła. Chłopaki, którzy ja sobie coś tam polecę. Pogoda piękna, dzisiaj z mamą pojechaliśmy sobie wcześniej na działkę, troszkę tam ogarnąć. Ja jeszcze dokończyłem kosić już ostatni raz, myślę, że w tym roku. Wczoraj pojechałem sobie też, godzinkę sobie zrobiłem, tak powiem, przerwy w robocie i sobie pojechałem skosić trawę, dzisiaj pod kaszarką, idealnie paliwo się pokończyło, także superancko. Pojechaliśmy również piwę oddać do naprawy, bo przed nami, ho! Przed nami, no naprawdę powiem, gruba akcja drzewo, bo mamy naprawdę dużo drzewa do pocięcia, jakieś tam stare drzwi i tak dalej, no po prostu dużo drzewa do pocięcia na działce, także sobota, jak przed chwilą blisko w poniedziałek pokazywali w sobotę 3 stopnie opady śniegu, to teraz nagle bez deszczu, słoneczko, już mamy sobie w sobotę, także naprawdę ponad 20 stopni, ładnie. Gdzieś tam ludzie sobie jadą na pewno na dłużej na działkę i ja zobaczę, ile tak naprawdę dam sobie rady, bo też bym chciał właśnie na to drzewo, żeby troszkę tą piłą podziałać, bo nie mogę się doczekać, już piła zrobiona, dzisiaj szybko zrobili, także na spokojnie. Fajna zgrabia roczka, co naprawdę mega mi się podobałem te animacje, to wszystko. No i tak samo jak wjeżdżam do stawu, też mi się to mega podoba. Pytanie, czy ja wyjadę. Hamulce naprawdę lipne. Hamulce naprawdę słabe. Zapraszam oczywiście na serię Polskie Chłopy, nie ma tam mi sporo pół ostatnio kupiliśmy i tam naprawdę dzieje się. Musimy sobie teraz ładowarkę już zakupić, bo jest na testach. Kombajn musimy sobie tak samo drugi kupić, także tam też troszeczkę się dzieje. No i co, ludziska, tak wygląda, jeżeli chodzi o zgrabiarkę. Ja sobie tutaj dokończę i lecimy sobie z tym pałkiem.
Dobra, ludziska, jeżeli chodzi o 30 i zgrabiareczkę, to na tyle. Ja sobie tutaj już dokończyłem zgrabiać. Oceńcie sami w komentarzu, co sądzicie, czy już graliście, jakieś wady, zalety. Odpalamy 16-14, ja zawsze lubię takie większe silniczki, 16-14, bardzo lubiłem 17-19. Teraz mamy na modhubie, no dźwięki fajne, mamy dźwięki również tutaj. Biegów bardzo takie wyraźne. Sami posłuchajcie. Tutaj w ogóle tak typowo ta kierownica się kręci. Troszeczkę inaczej on kręci tą kierownicą. Trochę już dziwnie. Kurde, normalnie to bardzo. Animacje kultywatorka, te dźwięki 16-14. No coś pięknego, nie? Coś pięknego. Dziś go na pewno na serii będziemy mieć. To wam mogę już obiecać, gdzieś na serii będziemy sobie mieć ten czani, bo to jest naprawdę petarda. Jak 30, no te 30 też taka jakaś średnia mi się daje, ale ten dorsusi. Naprawdę fajny, fajny przedmiot. No i co, mamy sobie jesień. Powiem, no dzisiaj dosyć fajnie sobie podróżki się poogarniało. Niestety dziewczyna się rozchorowała. Także no kurczę, niestety mam nadzieję, że na weekend miarę wyzdrowieje. Też mam weekend praktyczki. Także no, tak żeby wyzdrowiała sobie. No dzisiaj nie ma. Znaczy będzie siedzieć wolny i sobie siedzi i niech się góruje. Na spokojnie. Oj tak, ludziska. Zobaczymy jak to weekend. Ktoś tutaj koledzy w pracy się auto wyczuło i będzie różnie, mam nadzieję, że w miarę tą sobotę się uda. O, ja mam nadzieję, że to może ktoś tam wiedział, żeby to tam mieli. Mówię, dzisiaj rano tak było fajnie, co prawda był przymrozek, że się fajnie zrobiło ciepło, słoneczko świeciło, świeci, dzisiaj cały dzień słoneczko ma być. Jutro też w miarę słońce, gdzieś tam wieczorkiem, w nocy. Mają przyjść deszcze. No i w piątek tak miało bardzo padać, a na razie w piątek no to tam pokazuje tak 60%, nie wiem, co się dzieje. Może będzie takie badziewie padało, może w ogóle nie będzie. Zobaczymy, co to z tego będzie. No ale sobota na pewno ładna, nie? Sobota na pewno będzie ładna, także mega fajny. Fajny kultywatorek. Zajebis, nie no, to dźwięki. O! Super, magnie. No i tak, taki luksus nam trzeba nam odprawie, także wiecie, wiecie co macie robić. Stawcie łapę w górę, ludziska, suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Głównie są live'y z testów modyfikacji, ale czasami jak jest troszkę mniej dzisiaj, no to spadają takie właśnie odcineczki. Ja pierdzielę, jakie dźwięki. Te dźwięki jeszcze są puszczane i podnoszenia, ale kierunki, światełka, dałku, wszystko, wszystko jest, lustereczka, a lustereczka normalne, ciężko w tej żeby lusterka były spoczko. Jutro ludziska czwartek, jutro mamy sobie premierę DLC US Balkans, dobra, taka też bym chciał. Pojeździć, żebyś jakieś live'a zrobić i sobie pojeździć jutro normalnie praca, mam nadzieję, że w miarę uda mi się ogarnąć to. Niestety widzę szkoła, gdzieś tam dopiero później wieczorkiem sobie odpalili, ale kurde też się mogę się doczekać i, bo kurde, no czekamy, nie? Miało być to serce Rosji, ale to DLC, ale wiadomo, wojna to wszystko gdzieś tam przesunęli, dopiero po wojnie ma być to DLC, ale czekam. Dobra, to co ludziska, w tym odcinku to na tyle. Polecam wam serdecznie pobierać. Czy na konsolę jest, jestem pewny, mam nadzieję, że jest na konsolę, bo nie sprawdzałem tego, ale na PC no to oczywiście jest. Także na modhuba serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, na razie, cześć.